Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ranach oczywiście Danganronpa 2. Jesteśmy po całkiem przyjemnym i jakby relaksującym seansie fajerwerek, które urządziliśmy razem z paroma osobami na plaży. No i cóż, teraz Ibuki włamała się z rana do naszego domu i powiedziała, że musimy przejść do jadalni, bo ma nam coś ważnego do powiedzenia. Znając Ibuki, będzie to jakaś pierdółka, ale zobaczymy. I idziemy sobie właśnie teraz do jadalni. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co tam się zadziało. Kiedy pojawiłem się w jadalni, pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, były plecy wszystkich. Tak jakby uformowali okrąg wokół czegoś. Hej, co się stało? Kiedy to powiedziałem, zajrzałem za ich ramiona. O! Mam coś do powiedzenia. Twoją Hiko? Czy to w porządku, jeżeli poruszasz się tak dużo... tak szybko? W ogóle... ta opaska na oko. Cóż? On nie powinien czuć się tak dobrze. W ogóle... co ciekawe, bardzo wam się... znaczy bardzo, no... narzekaliście trochę na to, że wybrałem sobie Mikan jako osobę, którą teraz będę poznawał. W sumie nie wiem dlaczego, tak spójrzmy szybko na osoby, które nam zostały. No i tak, dobra, Nagito. Bardzo chcieliście Nagito, no ale... Nagito, tak jak zauważyliście w komentarzach, tak samo ja myślę, że on z nami jeszcze trochę pobędzie. Poza tym jest to postać dosyć taka tajemnicza i ciekawa i myślę, że poznawanie jej... może nie tyle, że mija się z celem, no bo jednak dobra, fajnie poznać jakieś kolejne szczegóły z życia tartej miczej postaci, ale z drugiej strony, wybaczcie w ogóle, bo tutaj otwieram sobie picie w międzyczasie, z drugiej strony zauważcie, że z Kyoko zrobiliśmy podobny zabieg, chociaż była mega interesującą postacią i zdecydowanie moją ulubioną z jedynki, w ogóle zmienił się obrazy twój Hiko, niszę to. Chociaż była tak bardzo interesującą postacią, to nie poznaliśmy jej i w sumie nie żałuję jakoś szczególnie. Chociaż fajnie było poznać jakieś takie mniej istotne, ale jednak ciekawe farty z jej życia, to myślę, że takie postacie fajnie zostawić same sobie. No, Byakui no nie poznaliśmy, bo nie zdążyliśmy. Wciąż cicho liczę, że to jakiś brat bliźniak był, który też się nazywał Byakui Atogami. Gundama poznaliśmy, bo był mega interesujący. Kazuichi nie przedstawia sobie zbyt dużo. Więc raczej nie. Teru, nawet jakbyśmy mieli okazję, to raczej też byśmy nie skupiali się na nim, bo no to jest taki mały zboczek po prostu. I teraz się muszę napić. Okej. Okay. Nekomaru nie wydaje mi się aż tak interesujący. Chociaż jest fajną postacią. Fuihiko bym chciał poznać, więc jeżeli nic mu się nie stanie w najbliższym czasie, a głęboko w to wierzę, bo już swoje dostał, więc mam nadzieję, że przynajmniej w najbliższym procesie nie będzie ofiarą, ani mordercą. Akane, ziemniak, Chiaki fajnie, że poznaliśmy, Sonię bym też mógł z chęcią poznać, Hiyoko średnio mnie interesuje, jest mała i wredna, Mikan no, nie zdążyliśmy poznać, Mikan, Mahiru, Mikan właśnie poznajemy, Ibuki, no, myślę, że jest przebojowa, ale sama w sobie za dużo nam ciekawego nie powie, chociaż pewnie jakieś fajne scenki są z nią, no i Peko, wiadomo, dobra. Wszystko, co powiem po tym momencie, przepraszam z góry za mój błąd. Stary, mogłeś to powiedzieć na początku, kiedy miałem z tym problemy, a nie ludzie w komentarzach mnie ratowali. Moje nazwisko to Kuzuryu. Moje pierwsze imię, znaczy moje imię jest wymawiane Fu-Yu-Hi-Ko. Wciąż jestem niedoświadczonym członkiem biznesu mojej rodziny. Kurde, ta zmiana! Mam nadzieję, że od tego momentu dogadamy się dobrze i będziemy poznawać się coraz lepiej. Na pewno? Kocham te gendemowe, te... Fiend? To... co to do cholery było? To nic, naprawdę, po prostu powitanie. Nie ma szans, żeby to było po prostu powitanie. I wciąż... czuję, jakby to był pierwszy raz. Kiedy Fuihiko nas powitał. Ha, to twoja opaska, stary! Ach, to nic. To w żadnym wypadku nie jest nic, odkąd... twoje oko wciąż... już nie... Więc nie możesz... na to spojrzeć, to tylko jedno oko. Poza tym, czy nie wyglądam, jakbym zdobył nieco więcej prestiżu, czy coś? However. Fuihiko.
Dlaczego zachowujesz się tak radośnie i w ogóle? Czy nie rozumiesz swojej pozycji w danej sytuacji? Hioko. Naprawdę myślisz, że tak łatwo wybaczymy ci, co zrobiłeś? Nie łapiesz? To twoja wina, że Mahiru nie żyje. Nie, nie tylko Mahiru. Petru też zginęła przez ciebie. To wszystko twoja wina! Hioko! W końcu modliliśmy się... zebrać i... jako wszyscy. He? To dlatego tu jesteśmy? Lepiej nie mów, że jesteśmy przyjaciółmi, czy coś takiego. Nie ma szans, żeby zabójca taki jak on kiedykolwiek był naszym przyjacielem. Tak. Masz rację. To wszystko moja wina. Ja już to wiem. To moja wina. Że ta dwójka nie żyje. Czy ty... planujesz wrócić do tego swojego... I co z tego zachowania? To... nie tak. Kiedy wycisnął z siebie te słowa, twój Hiko nagle upadł na ziemię. O cholera. Twój Hiko! He? Co do cholery? Hej! Do you really think we're gonna forgive you if you just dropped your knees and cry? Nie podrywaj się ze mną. Czy naprawdę myślisz, że wybaczymy ci, jeżeli upadniesz na kolana i zaczniesz płakać? Czy myślisz naprawdę, że twoje z dupy przeprosiny pomogą nam zapomnieć to, co zrobiłeś? Nie, w ogóle tak nie myślę. To jest? To krew! To krew! Co się dzieje? A Fuyuhiko? Otworzyła mu się rana na brzuchu. He? Co? Nie. Co? Przecież... nie, no nie mówcie, że takiego samobuja przed nami popełnił. Czy ty mówisz, że on otworzył swój cholerny brzuch? Co? Co ty robisz? Nie sądziłem, że wybaczycie mi z takim z dupy przeprosinami. Ale jeżeli to nie zrobię, moje uczucia... nie poczuję się spełniony. Ty głupcze! Czy to nie oznacza, że... to nie oznacza, że powinieneś ściąć się... otwierać swoją jamę brzuszną? Musimy zanieść go do szpitala jak najszybciej, to jest możliwe! Masz rację, Kazuichi. Pomóż mi. Tak, jasne. Przestańcie. Dam sobie radę sam. Nie ma szans, żebyś... nie ma szans, żebyś dał radę tam przejść. No. Nawet jeżeli cię zszyję. Nawet jeżeli tyle się starałem, żeby cię zaszyć, teraz potrzebuję znowu zaszyć twoje rany. Wstyd mi. Na końcu znowu byłem problemem dla wszystkich. Kto to obchodzi? Chodźmy. Inni wynieśli Fuyuhiko z jadalni. Ale dla tych, którzy zostali... cóż, to dosyć niezręczne. Jak powinienem zacząć rozmowę? Hej, Hioko. Myślałam o tym przez chwilę, ale... co by Mahiru o tym powiedziała? Wiem, że byłyście najlepszymi przyjaciółkami, więc jak myślisz? Co by powiedziała Mahiru? Co by powiedziała Mahiru? Prawdopodobnie by się wkurzyła. Naprawdę wkurzyła. A potem jakby się wkurzyła... nie. To zdecydowanie niemożliwe. Nie ma szans, żeby to było... żeby tak łatwo udało się przez to przejść. Nigdy nie musieliśmy myśleć o śmierci, póki nie przyszliśmy na tę wyspę. Więc kiedy zostaliśmy zmuszeni, żeby nagle stawić temu czoła, nie było sposobu, żebyśmy wiedzieli, jak się z tym uporać. Jesteśmy tacy silni. To jest dosyć rzadkie zdarzenie. Jeżeli myślisz o powiedzeniu czegoś niestosownego znowu, to nie jest najlepszy czas. Nie, nie o to chodzi. Czy ktoś wie, gdzie jest Rane? Teraz kiedy o tym wspominasz, nie było jej. To takie dziwne, że nie dołączyła do nas na śniadanie. Też mam co do tego złe przeczucia. Złe przeczucia? Mam na myśli... czy ona nie zachowała się nieco dziwnie... przez ostatnie parę dni? Ale wszystko się sypie.
Patrzcie, że jeszcze wczoraj był ten pokaz fajerwerek. A tutaj nagle Akane coś odwala i nie ma. Ten praktycznie jakiś seppuku, tak to się nazywa, popełnia na naszych oczach, czy harakiri, nie wiem. Mylą mi się te pojęcia i szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś mi to rozjaśni, to będę mega wdzięczny. Jest naprawdę dramatycznie. Czuć w ogóle taką rozpacz, po prostu. Ona zawsze jest dziwna. Ale też się trochę martwię. Ona nie jest jedyną osobą, która się martwi. O którą się martwię. Niezręczne uczucie towarzyszyło nam aż do skończenia śniadania. Wkrótce potem wszyscy zdecydowaliśmy się wrócić do naszych chatek. Nigdy nie czułem się tak zmęczony jak tego poranku. Jak w ten dzień, może tak. Jezu, nie wiem, jak już miałem blokadę, ale no, nieważne. To prawdopodobnie dlatego, że wszyscy... Prawdopodobnie dlatego, że to wszystko się tak nagle stało. Ale powinienem odłożyć te uczucia na bok i ruszyć naprzód. Teraz już nie ma czegoś takiego jak bezużyteczny dzień. Free time. No ciekawe. Zastanawiam się, czy będzie mogli pogadać z Mika. Czy ona nie będzie teraz zajęta jakoś składaniem Fujihiko kupy. Ale zobaczmy. Mapa. Czy da się jakoś studenta znaczyć? Nie da się. Go outside. Ona tutaj jest, tak? W domku swoim będzie? Tak? Okej, co nam ciekawego powiesz, Mikan? Nie mogę uwierzyć, że ktoś tak sobie po prostu przeciął brzuch. Co powinien zrobić? Czy powinien zaprosić Mikan? Tak, zaprośmy ją. Jego życie było już raz ocalone, wiesz? Jak mógł zrobić coś takiego ponownie? Spędziłem trochę czasu na pocieszaniu z rozpaczonej Mikan. No, oczywiście się zbliżyliśmy o siebie. Tak, chcę mi dać prezent. Przydałoby się coś dać takiego, nie wiem, chusteczki byłyby dla niej dobre? Czy to nie byłoby chamskie trochę, dawać jej chusteczki? W sensie, czy nie odebrałaby tego jako... O, ty jesteś Bercą, masz chusteczki. Może to spróbujemy? Nie wiem, czy jej się to spodoba. Czy to naprawdę w porządku, żebym otrzymywała tak wspaniały prezent? Poza umieraniem mogę zrobić praktycznie wszystko. Proszę, powiedz mi, co mam zrobić. Jest źle. Ta cisza trwa zdecydowanie za długo. O, czy powiedziałam znowu coś złego? Serio. Nie zrobiłaś nic. Już ci powiedziałam, że chcę po prostu z tobą normalnie pogadać. Rozumiem. Jestem ucieszona. Jeżeli chciałbyś pogadać, to nie za bardzo wiem, o czym się gada, co ludzie lubią. Może jest dużo rzeczy, w których nie jestem zbyt dobra, ale... Zrobię wszystko, więc daj mi znać. Zrobisz wszystko? Oczywiście, zrobię wszystko. Ej, nie powinnaś chyba mówić czegoś takiego, tak... Po prostu. Dlaczego? Mam na myśli... Zanim się tutaj pojawiliśmy, wszyscy... Nikogo to raczej nie obchodziło. Na przykład... Dla zabawy... próbowałem jeść dziwne robaki. I pozwalałem im używać mojego ciała, kiedy nie było na czym innym pisać. O Jezu, ale ona jest biedna po prostu. Też musiałam być odpowiedzialna za długi i być celem rzutek, więc jestem dosyć użyteczna, wiesz? Hej, to nie brzmi w ogóle jak żart. Jak możesz się uśmiechać, kiedy byłaś zmuszana do takich rzeczy? Naprawdę ci się to podobało? Oczywiście... Nie chciałam robić tych rzeczy, ale jeżeli przez to nikt mnie nie... Ludzie mnie nie nienawidzili i uśmiechali się do mnie, to czułam się znacznie lepiej. To jest tak smutny przypadek, ludzie. Mógłbym w ogóle zrobić o tym całkowitą pogadankę, jak właśnie osoby, które są odrzucone z społeczeństwa w jakiś sposób, mają ten taki problem, że tak jakby gwałtownie i tak mocno potrzebują
jakby towarzystwa drugiej osoby i akceptacji jakiegoś tam kontaktu międzyludzkiego, że po prostu są gotowe zostać totalnymi śmieciami. To nie mówię o śmieciach takich w znaczeniu jakimś mega negatywnym, tylko że po prostu tracą jakąkolwiek godność, jakiekolwiek poszanowanie siebie, tylko żeby po prostu zadowolić jakichś ludzi, a to kompletnie mija się z celem, bo tak naprawdę jeżeli samotność nie jest zła, na pewno jest lepsza od czegoś takiego, a tak naprawdę jeżeli mamy mieć jakiegoś przyjaciela, to i tak w końcu nie trafimy. Zazwyczaj przypadek decyduje o takim czymś, naprawdę trzeba czekać po prostu. Trzeba czekać, na pewno nie robić się czegoś takiego, tak wiecie, nawiązanko typu Bobru czy Bobru bawi, ale naprawdę przemyślcie to sobie, jeżeli ktoś w takiej sytuacji jest i może te słowa jakoś na niego wpłyną. Zaśmiała się. Z jakiegoś powodu czuję się naprawdę zmartwiony. Dlaczego ona taka jest? Hajime? Czy ty też chciałbyś spróbować? Doodling. Bazdranie? Coś takiego? Nie. Dobra, sprawdzę. Czekajcie. Too much. Aha. Dryzmolić. No tak, ten bazdrać, dryzmolić. No, byłem blisko. O, nie zdążyłem przeczytać, no ale bazdranie jest fajne. Jeżeli chcesz, to zrób to na mnie. Dodatkowo jestem dobra w udawaniu świnki. Zrobię to teraz. Po prostu nie patrz tak na mnie, proszę. Przepraszam. Póki co, pogadam później. Musisz się uspokoić. Przepraszam, naprawdę okropnie mi przykro. Upewnij się następny raz, że będzie w porządku. Upewnij się, że wszystko będzie w porządku. Kto ci teraz skrzywdzi, dziewczyno? Więc proszę, pogadaj ze mną jeszcze kiedyś. Błagam cię. Jasne, obiecuję. Więc do zobaczyska, jasne? Będę czekała. Zawsze. To nie jest tak, że wybiegłem czy coś, ale powinienem zdecydowanie postarać się pogadać z nią odpowiednio. Może następnym razem. Okej. Okay. Nabiliśmy level, dodatkowo ukończyliśmy free time'a. Powróciłem do swojego pokoju, ale czułem, że Mikan wciąż patrzyła na mnie skądś, zawsze. Muszę uzupełnić płyny, bo sucho mi się robi w ustach, niestety. I teraz będzie drugi free time pewnie. Wciąż jest jasno, więc wciąż jest dużo czasu dzisiaj. Nie ma szans, żebym tutaj został i nic nie robił. Może powinienem gdzieś się przejść. Okej. Okay. Zobaczymy, czy Mikan zostaje dalej w swoim domu. Czy być może urządzę sobie jakiś spacer do jakiegoś miejsca, czy cokolwiek w tym stylu. Zobaczmy na mapę od razu. No w domu na pewno jej nie ma. Czekajcie, go outside. Gdzie ona może być? Wypatrzcie, Gundam i Sonia są na farmie. Ciekawe, czy no Gundam to spoko, ale Sonia? Okej, okay, ona jest w szpitalu. Okej, okay, zaraz się tam przejdziemy. Interesuje mnie, czy możemy teraz przeszukać pokoje pacjentów. No to na otwarty pokój. Nikogo nie powinno być w środku. Okej. Okay. Aha. No dobra, okej, okay, rozumiem. A czekajcie, schody. Ale animacja. O kurczę, ile to jest pokoi w ogóle. Pokoje, do których za bardzo nie możemy wchodzić. Chociaż nie, conference room. Kurczę, w szpitalu jest tego tyle, widzę Morkumę, że nie zdziwiłbym się, jakby tutaj było morderstwo popełnione. Ten pokój jest. Jest tutaj dużo krzeseł i desek. Stolików. Trochę musi być jakiś pokój, taka sala konferencyjna. Okej. Okay. Teraz przeszukamy, oczywiście bierzemy Morkumce. Senior Monokuma. Czekałem na ciebie. To jest projektor. Cóż, to nie jest dziwne, żeby był taki w sali konferencyjnej. Okej. Okay. To jest duża kurtyna. Duża czarna kurtyna w środku szpitala. Nie wygląda, żeby tu pasowała. Czy to ponieważ jest tu sala konferencyjna?
No raczej, stary, no raczej. To naprawdę duże okno. Pokój wygląda o wiele, jakby miał o wiele więcej miejsca dzięki temu. To są rozkładane stoliki. Prawdopodobnie są tutaj używane podczas no, tych konferencji, że tak powiem. Nic więcej tutaj nie ma, więc wychodzimy stąd. Sam free time nie wiem, czy nie zrobię go po prostu w kolejnym. Aha, chociaż może jeszcze zdążymy. A tutaj co? Też możemy tutaj wejść. On call room. To nie jest pokój dla pacjentów. Wygląda bardziej na miejsce do przechowywania różnych rzeczy szpitalnych. Ale wszystkie te zebrane rzeczy wyglądają, sprawiają takie wrażenie, jakby wrażenie, przez które pokój wydaje się być magazynem. Jeżeli to jest tylko taki pokój przejściowy, pracowanie w szpitalu musi być ciężkie. Więc jeżeli taki pokój istnieje, to oznacza, że byli tu jakieś ludzie, racja? Serio, o co chodzi z tą wyspą? Dobra, czy jest to jakiś senior Mokuma? Szczerze nie widzę. No nie widzę, naprawdę. Patrzyłem nawet za oknem czy coś, gdzieś przy oknie, ale... Ale nigdzie go nie widzę. Co możemy tutaj przeszukać? Tutaj te pudła. Ekwipunek muzyczny, medyczny oraz narzędzie pielęgniarskie. Jest tutaj no, mnóstwo takich szpitalnych rzeczy. Wygląda na to, że ten pokój był używany do przechowywania wyposażenia. Okej. Okay. Jeszcze łóżko możemy obadać. Jest tutaj łóżko. Przypomina te w pokojach pacjentów, ale te są prawdopodobnie używane do przerw. Okej. Okay. Więc co, jednak może skończymy ten odcinek, może ja sobie spróbuję od razu nagrać drugi. Mi to by bardzo ułatwiło, i tak mam ponad 20 minut, więc myślę, że nie jest najgorzej. Czy jest jeszcze jakieś pomieszczenie? No tutaj nie możemy wejść, to jest jakaś sala do naświetleń. To jest chyba rezonans magnetyczny? Jezu. Widzieliście to? Jest jakiś celowy zabieg, że się to tak rusza? Dziwne. A to jest jakiś naświetleń? Nie wiem. No, ale poza tym chyba nic więcej tutaj nie ma. Jest kamera oczywiście, monitor. No dobra, słuchajcie, w tym momencie zakończymy odcinek. W kolejnym odcinku sobie pogadamy z Mitem na start i zobaczymy, co tam będzie dalej. Może dowiemy się coś więcej o Fuyuhiko albo Akane. Zobaczymy. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, pa, pa.